serdecznie pozdrawiam wszystkich hodowców i sympatyków hodowli gołębi pocztowych. Moja hodowla, z gołębiami zetknąłem się praktycznie od urodzenia. Może nawet kiedyś żartobliwie mówiłem, że najpierw zobaczyłem mamę, a potem gołębie, dlatego że mój tato hodował gołębie w zasadzie od zawsze. Także jak zacząłem dorastać, te gołębie były. Nie lotował, był hodowcą, takim sympatykiem po prostu, ale głównie hodował gołębie pocztowe, okresowo ozdobne. Bardzo mnie to zainteresowało, także praktycznie większość czasu wolnego, jaki posiadałem, po prostu od wczesnego dzieciństwa spędzałem z gołębiami. Nie lotowałem, ponieważ nie miałem na to czasu, kończyłem studia. W momencie, już właściwie na ostatnim roku studiów, zamieszkałem w Mysłowicach i gdzie moim sąsiadem został bardzo dobry na ówczesne czasy, to był 82 rok, hodowca Stanisław Gerfert. I od tego momentu już zacząłem sprowadzać od niego, właściwie dostałem w prezencie, bardzo dobre gołębie pocztowe i zacząłem obrączkować wszystkie swoje gołębie. I po czym w 83 roku, po skończeniu studiów, podjąłem pracę w przychodni przy ulicy Beldon i poznałem kilku bardzo dobrych katowickich hodowców, m.in. Henryka Księżarczyka, świętej pamięci, Andrzeja Nobisa, Kłytkowskiego, nie pamiętam w tej chwili, kilku innych, od których dostawałem regularnie obrączki, obrączkowałem gołębia, no i moje stado się powiększało w ten sposób. Sporadycznie dawałem na loty, tutaj lata u nas leciał w oddziale Zawiercie, Andrzej Woźniak, w tej miejscowości Dołchowice. Dawałem te gołębie, żeby je przetestować, tak właściwie dla satysfakcji. Natomiast jak już potem ten nasz związek zaczął się bardziej systematyzować, przyjmować takie ostre formy, powiedzmy tego, prawne, nie można było już tych lotów takich sobie poza konkursem robić, i właściwie dlaczego bym się nie zapisać. I w 2004 roku zapisałem się do Polskiego Związku, do sekcji Siewierz, oddziału Zawiercie, tutaj to był jeszcze okręg Katowice. I zacząłem lotować. Pierwszy odleciałem bez zegara, potem, pamiętam, dostałem benzyk, poznałem coś takiego bardzo dobrego, starego hodowcę z Katowic. On Teofila Mrowca, od którego też bardzo kilka gołębi dostałem. I między innymi dostałem starego benzinga, na którego zacząłem lecieć na gumy po prostu. Tego, no było tam wiele przygód z tym, emocje, prawda. No ale doszedłem do wniosku, że doszedłem i w 2006 kupiłem Taurisa i od tego czasu leczę na zegarze Tauris. Jestem zadowolony, już wymieniłem drugi egzemplarz mam. Jeżeli chodzi o gołębie, w tym czasie, no oczywiście lecząc, jestem chirurgiem, poznawałem wielu różnych hodowców, od których po prostu, czy tak w prezencie dostawałem gołębie. Tutaj głównie mój gołębnik oparty jest na gołębiach Krystiana Kalera, których mam tu najwięcej. On był takim moim mentorem, opiekunem i wprowadził mnie to środowisko hodowli. Potem poznałem braci Leonardów, Edka, i którzy też lecą w Katowicach razem z Krystianem, Edwarda i Ryśka. Dostałem od nich bardzo dobry materiał, który naprawdę u mnie się bardzo dobrze sprawdza. Jeżeli chodzi o hodowców, którzy mi tu pomogli, no to muszę jeszcze tu wymienić Stanisława Walczaka z oddziału Będzin, w tej chwili nielotującego, który przeniósł się do Sieradza. Mariana Walotka z oddziału Zawiercie, który mi odduszył od gołębi po Wagnerze tutaj dostarczył. Tadeusza Syrka z oddziału Zawiercie. Ja nie wymienię wszystkich hodowców, bo ten wywiad by tu trwał bardzo długo, ale muszę jeszcze wymienić kilku. Ja bardzo przepraszam, ale muszę. Muszę tu jeszcze wymienić Marcina Bochenka z Zabrza, który też mnie wesprał bardzo i mam bardzo dobre wyniki, osiągam po gołębiach od Pawła Barcza z Owsisz, to jest Raciborza. To są bardzo dobrzy hodowcy. W ostatnich okresach też przywiozłem trochę gołębi z Czech, od Machy, z Krapka, które gołębie też się sprawdzają. No i wyniki teraz, jeżeli chodzi o wyniki, no wyniki już od pewnego czasu jestem w czołówce oddziału i na pewno w dziesiątce okręgu, jeżeli chodzi o ten rok. Jestem właściwie mistrzem w oddziale Zawiercie we wszystkich kategoriach. Mam cztery pierwsze lotniki w oddziale Zawiercie w okręgu. Jeżeli chodzi o okręg Śląsk-Wschód, nie mam tutaj wyników, a nie chcę kłamać, więc jeżeli chodzi o daleki dystans, to jestem w dziesiątkach, jestem pierwszy, druga drużyna moja jest 16. W dalekim dystansie w piątkach jestem czwartym przodownikiem, w GMP 7, mówię o okręgu Śląsku, 7 przodownikiem, A7, B27, C14, WM10, druga drużyna 30 i w kategorii D jestem 6. Także z wyników jestem bardzo zadowolony. Te wyniki są powtarzalne, mam gołębie na ogólnopolskich wystawach i okręgowych, gdzie dotrzymają nagrody. Koledzy hodowcy, jesteśmy w okresie pieszenia gołębi. Powiem pokrótce, jak wygląda to w mojej hodowli.
Otóż zaraz po ostatnim locie konkursowym gołębie łączą się w pary i pozwalam im wychować po jednym lub po dwa młode, zależnie od zapotrzebowania, ponieważ ja późnych młodych u siebie nie zostawiam, wszystkie idą do kolegów lub zainteresowanych. Gołębie nie są rozłane, po wychowaniu młodych gołębie składają następne jajka, które są u mnie, te jajka są zmieniane na sztuczne i nie rozłączam gołębi aż do 1 listopada. Do 1 listopada gołębie są razem, dostają bardzo dobrą karmę, tutaj tak jak i dodatki, tak jak te, które zostały z lotów do karmy, też bogate są, dostają. Zapewniam im przynajmniej raz w tygodniu kąpiel. I swobodny obrót. Gołębie nie są zamykane, one gołębie latają swobodnie u mnie przez cały okres pierzenia. Zresztą u mnie gołębie latają przez całą zimę, czy to dobre, czy nie. Natomiast uważam, że to dla nich jest korzystne. No i w 1 listopada gołębie będą rozłączone i już wtedy samce i samice są oddzielnie. Można zauważyć, że mało nowych hodowców zapisuje się do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Jak ich zachęcić? Jest to trudne, dlatego że po prostu to trzeba lubić, ten sport trzeba lubić albo nie. Jeżeli ktoś tego nie lubi, to żadna zachęta tutaj po prostu nie pomoże. No, trzeba to, najczęściej się to wynosi z domu, natomiast jest wielu hodowców, którzy po prostu zarażają się tą pasją. Ja myślę, że powinniśmy wyjść na zewnątrz, powinniśmy uczestniczyć w publikatorach, w gazetach, jakieś ciekawe artykuły od ciekawych ludzi. Po prostu nie możemy zamykać się tylko w ramach PZHGP, dlatego że nikt o nas nie będzie wiedział po prostu. Wydaje mi się, że nasza sekcja Siewierz, tutaj właśnie oddział Zawiercie, stara się tak zrobić właśnie. Bywamy na wszystkich większych uroczystościach, które są organizowane przez gminę Siewierz. Mamy swój sztandar, w którym po prostu uczestniczymy. Jest to ludzie to ciekawi, co to jest OPZHGP, także tego. No myślę, że można by nawet wejść do szkół ewentualnie z jakimiś prolekcjami w ramach nauki biologii, po prostu nauki o środowisku i powiedzieć o tym naszym sporcie po prostu i to mogłoby spowodować, że tych młodych ludzi zainteresujemy. Natomiast no, nie możemy się zamykać w własnym gronie, po prostu między sobą rywalizować, organizować zawody. Także bardzo uważam, że ważne było rozpropagowanie. Mamy przecież piękne wystawy ogólnopolskie, okręgowe, oddziałowe, żeby to było rozafiszowane, żeby ludzie widzieli, ktoś tam przyjdzie z ciekawości, w publikatorach po prostu, no bo to tylko jedyny sposób, żeby się otworzyć na zewnątrz, żeby ludzie po prostu o nas wiedzieli. Natomiast jeżeli chodzi co dla młodych hodowców, jaka rada, żeby po prostu osiągnąć wynik? No ja myślę, że no pierwsze, że to jest systematyczność, systematyczna praca z gołębiami, no i po prostu trzeba lubić. Trzeba lubić, to nie może być taki po prostu wyskok, tylko trzeba naprawdę z sercem do tego podchodzić, trzeba się żyć z tymi gołębiami. Oczywiście materiał jest bardzo ważny, no trzeba mieć podstawowy materiał, no ale potem trzeba o to zadbać. Trzeba dbać, żeby te gołębie były zdrowe, trzeba z nimi przebywać, żeby je widzieć, żeby wiedzieć. Jeżeli się z nimi przebywa, to można łatwo zauważyć, że ten gołąb, on nie jest taki po prostu. No i uczestniczyć w lotach, starać się uczestniczyć we wszystkich, bo widzę młodzi gołębie hodowcy czasami oszczędzają te gołębie po prostu tego. No wydaje mi się, że to nie jest dobre, bo zostaje ten materiał nieprzeselekcjonowany. Także ja leciałem zawsze do końca, od pierwszego do ostatniego lotu. Może straciłem dużo dobrych gołębi, ale jednak ta selekcja była wtedy dość ostra selekcja przez kosz. Uważam, że hodowca, który hoduje, powinien z tymi wynikami się chwalić. Jeżeli one nawet nie są po prostu najwyższe, to jednak powinny być reprezentowane w środowisku. Ja od 2009 roku uczestniczę w wystawach okręgowych Okręgu Śląsk-Wschód, dając dużo gołębi. W ubiegłym roku dałem 40 gołębi. Od 2012 roku zawsze mam reprezentanta na wystawie ogólnopolskiej, jednego lub dwa. W 2015 roku tutaj miałem reprezentanta gołębia PL 0442 11 10 2010, który to w kategorii B w 2015 roku otrzymał wynik koeficjent 71,724 i uzyskał 6. nagrodę w standardzie na tej ogólnopolskiej wystawie. Drugi gołąb, który był wystawiony w tymże roku, to jest gołąb w kategorii E, PL 0137 08 77 04, uzyskał koeficjent 132,220. Może te koeficjenty nie są jakieś rewelacyjne, no ale wystarczyły, żeby zakwalifikować się na wystawę ogólnopolską.
Także tutaj w 2016 roku gołąb CZ 0285131016 w kategorii H otrzymał koeficjent 182981. Jest to gołąb, który w tym roku u mnie jest pierwszym gołębiem w oddziale Zawiercie, więc kontynuuje swoje wyniki, też prawdopodobnie pójdzie na wystawę. Drugi gołąb to jest ten, który już był poprzednio, czyli 442, który w roku 2016 w kategorii B zdobył 77, koeficjent 763. Z tego także, jak mówię, co roku gołębie kwalifikują się na wystawę ogólnopolską. Oczywiście myślę, że te wyniki mogły być lepsze, natomiast z powodu pracy zawodowej, jak mówiłem, jestem chirurgiem i zaangażowanym ordynatorem oddziału, nie mam czasu, żeby do końca je dopilnować. Natomiast muszę jeszcze powiedzieć jedno zdanie, że w ogóle tych wyników tego wszystkiego by nie było, gdyby nie mój tato, który Eugeniusz Kocot, który mając 85 lat właściwie dogląda mi i wykonuje te wszystkie prace porządkowe przy tym, bo ja na to bym nie miał czasu. Także bardzo mu chciałem podziękować za to wszystko, bo to jest właściwie jego sukces, nie mój po prostu. Ja jestem tylko tak z doskoku. Na zakończenie chciałem pozdrowić wszystkich hodowców z Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowego, wszystkich sympatyków hodowców i ich rodziny, życzyć sukcesów w nadchodzącym sezonie 2017, no i życzę wszystkiego najlepszego w życiu osobistym, zawodowym i satysfakcji z hodowli, bo to jest najważniejsze, niezależnie od wyników, żeby ta hodowla przynosiła nam wszystkim zadowolenie i nie prowadziła do konfliktów, a do radości i przyjemności z tego hobby. Dziękuję bardzo. Z powodów zawodowych, jak wiadomo, ja nie mam tyle czasu dla tych gołębi. Tato właściwie tą hodowlę prowadzi, on te gołębie karmi, obloty organizuje, wypuszcza, zamyka. Także gdyby nie jego tutaj zaangażowanie, to tego wyniku by nie było. Także tato, bardzo dziękuję za to wszystko. Po prostu zresztą on nie robi tego tylko tak, żeby mi pomagać, dlatego że też jest zapalonym hodowcą, kibicuje bardzo ostro i gołębie w zasadzie posiadał też od najmłodszych lat. Także on mnie wciągnął w tą hodowlę, no ale jest tutaj tym motorem tego wszystkiego i te wszystkie takie czynności, które niestety trzeba zrobić przy gołębiach, to jest jego zasługa po prostu. Dzięki temu te gołębie tak lecą i są odpowiednio zadbane. Dziękuję bardzo. Just for now.